W zimowej scenerii przy dźwiękach świątecznej muzyki odbyło się spotkanie z Mikołajem w spółdzielczym Domu Kultury na osiedlu Wyszyńskiego. Przygotowane zostało dzisiaj w tym świątecznym nastroju radosne spotkanie. Spotkanie, ale z kim? Zapomniałam. Kto to do nas dzisiaj przyjdzie? Może ktoś powie. Dzieci powitały Mikołaja tańcząc i śpiewając zimowe piosenki. Na scenie zaprezentowały się sekcje taneczne oraz aktywności twórczej z udziałem najmłodszych uczestników zajęć. Kiedy Mikołaj obdarował już dzieci prezentami, rozpoczęła się wesoła zabawa w mikołajkowych czapkach, do której przyłączyli się chętni także rodzice i dziadkowie. Przyznaję, że pierwszy raz jestem na takim spotkaniu. Jestem naprawdę zachwycony tym, co potrafią dzieciaki, tym, co potrafią również ich wychowawczynie, no przecież to nie do przecenienia jest ich praca. No i fantastyczna zabawa dzieci z rodzicami i z dziadkami. Atmosfera piękna, to jest naprawdę znakomita rzecz. Patrząc na to, widzę sens działalności naszego spółdzielczego Domu Kultury. Na spotkanie z Mikołajem przybyły także seniorki ze Świetlicy na osiedlu Armii Krajowej, które chętnie uczestniczyły w zabawach i tańcach budzących wspomnienia z dzieciństwa. Poprzez zaoferowanie ogromnego wachlarzu zajęć, nie tylko dla najmłodszych, ale również dla osób starszych, w naszych placówkach mają możliwość w sposób bezpieczny i miły spędzić czas osoby biorące aktywny udział w sesjach. Tak jak powiedziałem, od tych najmłodszych po seniorów. I to jest efekt, myślę tutaj też i pracy, zaangażowania naszych pracowników w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy odpowiedzialni są za tą działalność społeczno-kulturalną. Co roku w imprezach placówek Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej coraz aktywniej uczestniczą dziadkowie i rodzice, chcąc miło i rodzinnie spędzić czas. Pozytywnie wypowiadam się, aby takie spotkania były częściej organizowane dla młodzież, potrzebuje tego. Na osiedlu Armii młodzieży jest mniej, natomiast tu na osiedlu Sady i Wyszyńskiego widać młodzież jest bardzo dużo. No, praca włożona z tą młodzieżą, widać pozytywne efekty. Jesteśmy razem z córkami, uczestniczą na zajęcia z rytmiki. Jesteśmy pierwszy raz, ale uważamy, że to świetny pomysł na integrację zarówno tych najmniejszych, jak i tych największych. Proszę powiedzieć, do kogo pani się tutaj przyszła? Do pani Ani. Razem z synkiem. Na jakie zajęcia dziecko uczęszcza? Na rytmikę z plastiką. Od dawna? Nie, nie od 2 miesięcy. Ile dziecko ma lat? 4-latka. Zadowolone dziecko z zajęć? Lubi tu przychodzić? Bardzo lubi. Co pani sądzi o zajęciach tutaj, o działalności Spółdzielczego Domu Kultury? Mnie się te pomysły bardzo podobają i w ogóle mi się wydaje, że to jest bardzo fajna sprawa dla dzieci, dla dorosłych, spotkania w fajnym gronie. Córka zadowolona jest bardzo, bardzo chętnie przychodzi. Chociaż ma dużo innych też zajęć. Bardzo pozytywnie się wypowiada. Pozytywne. Tutaj akurat siedzi i je ciastka, ale zadowolona. Dzieci nie kryły zadowolenia i radości ze wspólnej zabawy i spotkania z Mikołajem. Fajnie jest.
Podobało mi się. Co tutaj dzisiaj robiłyście? Opowiedzcie. Tańczyłyśmy. Śpiewałyśmy. Tak, śpiewałyśmy i tańczyłyśmy. Dla dzieci uczestniczących w świątecznej imprezie przygotowano około 80 paczek ze słodyczami. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do Short Pressu.